Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself, a dzisiaj dla odmiany mamy czarne tło. Ta -da! Tak jak mnie prosiliście, żebym zaczął nagrywać na niebieskim tle, tak zrobiłem research i znalazłem statyw do tełu. No i przy okazji znalazłem w dosyć dobrej cenie statyw wraz z czarnym tłem. No i pomyślałem, że je zamówię, bo niebieskie tło już mam koło siebie w domu. Jak pomyślałem, że może jakoś uda mi się je przetransportować tutaj, no to będę miał dwa tła: czarne i niebieskie. Także mamy czarne tło za sobą. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to docenić. Wiecie taki profesjonalny outlook, jednolitego tła, bo wiecie, ja nagrywam w różnych porach i nieraz to tło za mną, te zasłony są bardziej oświetlone, raz mniej. Raz to razi po oczach, raz jest ciemniej. Wiecie, raz wychodzi tak mrocznie, raz jasno, raz mrocznie, raz jasno. Więc tak wpływa na nastrój ludzi. E, przynajmniej na mój nastrój i myślę, że na wasz test, też. E, I mało wtedy skupiam się na treści merytorycznej, ale bardzo się skupiam na tym, żeby wszystko ładnie wyglądało. A tak to będzie jedno czarne tło, które wygląda bardzo profesjonalnie. I myślę, że dzięki temu. Łatwiej i lepiej będzie przekazywać treść informacyjną. Dzisiaj takie wideo, które będzie dosyć krótkie i proste, ale mam nadzieję, bardzo wartościowe, ponieważ mam tutaj rozłożony statyw i nową konfigurację różnych rzeczy, i nagrywam to wideo głównie dla testów. No i przy okazji chciałem się podzielić z Wami wartością. Wideo jest zatytułowane, jak porządkować swoje pomysły, idee i cele. Lecz można byłoby to odnieść do całego życia i zatytułować je Jak uporządkować całe swoje życie. Już Wam mówię, skąd taki pomysł i dlaczego taki tytuł. Nadmiar kreatywności generuje chaos. Zwróciliście na to swoją uwagę? Nadmiar kreatywności, nadmiar pomysłów, nadmiar idei, nadmiar wiedzy powoduje w pewnym momencie chaos. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, więc będę się odwoływał do nas i do aktualnych czasów. Wiecie, konsumpcjonizm, social media, wiedza, książki, to i tamto. I to jest coś, do czego mogę się odwołać do poprzedniego filmu, tak? Na temat wartości. No i przychodzi taki moment, gdy warto się zastanowić, w jakim kierunku chcesz iść w swoim własnym życiu, w życiu. I na pewno szybko zdasz sobie sprawę z tym, że należy zrobić jakiś porządek w życiu. No i warto jest się zastanowić, jak robić ten porządek. Tutaj, przykładowo, w kwestii technicznej. Czy trzymasz jakiś dziennik swoich pomysłów, swoich celów, czy prowadzisz taki dziennik, czy zapisujesz swoje cele i pomysły na kartkę, czy trzymasz taki zbiorczy pojemnik na swoje własne pomysły, idee, wiedzę, czy katalogujesz swoją wiedzę. I czy robisz coś, cokolwiek, żeby tą wiedzę po prostu uporządkować. I to ma taką wartość, ponieważ jak masz porządek w swoim katalogu z pomysłami, z celami, gdy w ogóle masz je spisane na kartce, możesz ułożyć z tego plan. Możesz stworzyć jakąś hierarchię wartości, usystematyzować, czego chcesz w życiu, możesz skonsultować się nie wiem, z coachem, z terapeutą, tak, z przyjacielem. Możesz lepiej zidentyfikować swoje słabe strony, lepiej zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami, nad swoimi kompetencjami. No i lepiej możesz po prostu poukładać swoje własne życie. A gdy ty idziesz przez swoje własne życie i na przykład wpadają ci różne pomysły do głowy. Każdy z nas jest kreatywny, tak? W jakimś tam stopniu, niektórzy bardziej, inni mniej. No ale wpadają ci różne pomysły do głowy i ty ich nie zapisujesz, ty ich nie uziemiasz, ty ich nie ugrantawiasz, ty ich nie... Stabilizujesz, no to one gdzieś tam latają wszędzie w Twojej głowie, ale nic z nimi nie robisz. I to również tyczy się przykładowo mediów społecznościowych i internetu, tak? Weźmy internet na tapetę, gdy wchodzisz na YouTube i widzisz całą masę różnych pomysłów i wideo. No i możesz dostrzec, że ludzie są kreatywni, produkują content, czyli wartość, no ale to w pewnym momencie zaczyna się mieszać, tak? Powstaje chaos, no i to można zobaczyć w naszym internecie, tak? Internet staje się bardzo chaotycznym źródłem informacji, dlatego coraz większą wartość, moim zdaniem, mają książki, tak? Czytanie książek ma dla mnie coraz większą wartość względem informacji, które uzyskuję z internetu. No nie zawsze, bo nieraz obejrzy się jakiś poradnik, tutorial, coś wpadnie do głowy, coś ktoś pokaże i przekaże wiedzę, której nie ma w podręczniku i no to, to też ma ogromną wartość, tak? Ale tutaj metaforycznie po prostu chciałem Wam pokazać, że Nadmiar kreatywności po prostu generuje chaos. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to, że celem nauczyciela, czy w ogóle bohatera, tak? czyli powiedzmy jakiejś osoby reprezentujące jakiś ideał, e, która stara się Was czegoś nauczyć, czy coś wam przekazać, jest wnieść porządek do życia innych ludzi poprzez ideę. Ponieważ nasze ideały tworzą naszą strukturę wartości. Jeżeli mamy jakiś ideał w głowie, to na podstawie niego ułożymy sobie taką strukturę hierarchiczną, tak? I teraz powstają różne nurty duchowe, tak? Niektórzy ludzie są zwolennikami anarchizmu, chcą niszczyć wszystkie systemy wartości, uważają, że struktury są złe, że wszyscy powinniśmy mieć tyle samo. No, oczywiście, ja się tutaj co do tego zgadzam. Tylko, że to podejście jest troszeczkę takie mylne, ponieważ niektórzy ludzie mają większą wiedzę, większą kompetencję i są po prostu bardziej e, rozwinięci, utalentowani w życiu, więc naturalnie takie osoby po prostu no, będą lepiej ogarniać w życiu, tak? Więc ta nasza struktura hierarchiczna w życiu i tak się pojawi, tak czy siak, bo potrzebujemy ludzi, którzy staną troszeczkę na straży i będą w stanie stworzyć wizję, poprowadzić ludzi dalej. No i zadbać o nasze potrzeby, tak? Między innymi w taki sposób powstają biznesy, przedsiębiorstwa, firmy, bo są ludzie, którzy są kreatywni, są w stanie zobaczyć, jakie są potrzeby ludzi, wejść w rynek, zadbać o te potrzeby, po prostu stworzyć jakąś usługę czy produkt, no i dzięki temu nasze społeczeństwo się po prostu rozwija. No, i mamy właśnie ludzi, którzy no, w pewien sposób reprezentują te ideały, tak. Nazywamy ich potem liderami, czy przywódcami, czy autorytetami, czy nauczycielami. I wiecie, nawet jak mam jakąś osobę, która powie: No, ja w ogóle nie uważam się za guru, ja w ogóle nie uważam się za nauczyciela, ja w ogóle nie uważam się za autorytet, tak. Tu ja mogę to powiedzieć w tej chwili, nie? No, ale co to za różnica? Bo i tak nagrywam filmy wideo, dzielę się z wami wiedzą, oglądam je. Duża liczba osób, powiedzmy, tak i tak tworzy się jakaś struktura, powiedzmy, w naszych głowach. Ja wiem, że to wszystko się dzieje po prostu w naszych głowach e, i to gdzieś na płaszczyźnie po prostu przekonań, ale ja chcę, żebyście zrozumieli sam kontekst, tak? Ja tutaj nie uważam się za guru, nie uważam się za nauczyciela, nie uważam się za Bóg wie kogo, no ale co ja teraz robię, tak? Mówię dokładnie to, co powiedziałem przed chwilą, potwierdzam po prostu to, co mówię, tak? Bez względu na wszystko, i tak ta hierarchia się po prostu stwarza w naszym życiu. No, i czasami się dzieje tak, że ta hierarchiczność generuje jeszcze więcej chaosu, no bo liderzy czy twórcy dalej tworzą, dalej inspirują, dalej motywują, czyli tworzą nową wizję, pojawiają się nowe produkty na rynku, nowe idee, pomysły, nowe duchowe rozkminy, nowe duchowe koncepcje, nowe duchowe ścieżki, nowe religie, nowe sekty, wiecie. No i to burzy porządek, no bo nagle przychodzi ktoś z czymś nowym i burzy porządek tego starego. No i ludzie tracą poczucie bezpieczeństwa, no bo zazwyczaj budują swoje poczucie bezpieczeństwa na tym co było już ustanowione. No i znowu gubimy ten porządek poprzez tą kreatywność. I chcę wam dzisiaj pokazać jaką rolę w tym wszystkim odgrywa samoświadomość. No bo teraz żeby uzyskać znowu porządek z chaosu tego kreatywnego, my znowu musimy ustanowić jakieś granice, jakieś zasady w życiu musimy sobie, wiecie wyznaczyć jakiś cel, zakotwiczyć się w ziemi czy uziemić, jak zwał tak zwał, wszyscy wiemy o co chodzi, ale tutaj taką rolę odgrywa nasza samoświadomość, czyli nasze ego, nasz umysł mentalny to co uznajemy za naszą wolną wolę, indywidualny rozwój, tak? poczucie bycia indywidualistą tak? który wybiera sobie jak chce myśleć, jak chce żyć, jak chce ustanawiać swoje własne życie, granice to ma związek z drugą czakrą oraz trzecią czakrą tak, dojrzałość naszych Naszej osobowości, ustanawianie granic, bycie sobą, autentyczność, tutaj również serce i gardło, ale to ma bardzo ogromną tutaj wartość. No i musimy również zwrócić uwagę na to, że anarchia, tak, czyli takie dążenie do zniszczenia wszelkich struktur społecznych oraz nihilizm, który po prostu no, jest pewnego rodzaju ideą. Niosącą wartość z samej pustki, tak? bo Nihilizm też jest ideą. Musicie zwrócić na to swoją uwagę, że pomimo tego, że Nihilizm nie głosi jakichś tam większych wartości, to i tak jest no, troszeczkę taki dołujący, tak? No i musimy zwrócić uwagę na to, że tam nie znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w życiu należy ustanowić sobie. Strukturę swoich własnych wartości, którymi chce się kierować, po to, żeby utrzymywać ten porządek w życiu, jeżeli nie jesteśmy w stanie od tego uciec. I tutaj mam dla Was kilka pytań do refleksji, które pomogą Wam ten porządek sobie ułożyć. Przede wszystkim warto jest się zastanowić nad tym, co czyni nasze życie chaotycznym. Co czyni nasze życie uporządkowanym? I czy istnieją jakiekolwiek idee w naszym życiu, które czynią nasze życie chaotycznym lub uporządkowanym? Ponieważ, gdy zwrócicie uwagę na to, że nie ma żadnych takich yy, relatywnie istniejących idei, które mogą wam dać w życiu porządek i poczucie bezpieczeństwa. To wtedy przestaniecie tak polegać na samych ideach oraz wartościach i przyjrzycie się bardziej Waszemu umysłowi. Tutaj wchodzę bardziej na grunt non-duality, czyli uważności, obserwacji, bycia tu i teraz, ponieważ moim zdaniem to jest jeden z fundamentalnych sposobów na to, aby uporządkować swoje własne życie. Przede wszystkim zminimalizować swoje własne, własne życie. No bo kreatywności jako tako się w życiu nie wyprzemy. Twój umysł będzie ciągle produkował nowe myśli, nowe przekonania, nowe insighty. Ale możemy nauczyć się tą kreatywnością kierować poprzez uważność. I moim zdaniem to jest chyba jedyna rzecz, jaką możemy robić w naszym życiu. I to wideo nagrywam po prostu w takim celu refleksji. Nie chcę się tutaj rozwodzić, nie chcę tutaj. Zabierać wam waszego czasu, bo uważam, że resztę czasu możecie spędzić w samotnej medytacji czy kontemplacji. Stanowić się nad tym tematem samodzielnie. I bardzo możliwe, że dojdziecie do bardzo głębokich, fajnych wniosków, które uzupełnią mój przekaz. Ja na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobało, dajcie dla mnie łapkę w górę. Napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Napiszcie nawet przemyślunki dla statystyk, napiszcie co takiego pojawiło się w Waszych głowach. Pusiećcie nad tym, żeby to było głębokie, żeby te przemyślenia były naprawdę głębokie. Nie zadawalajcie się jakimiś takimi powierzchownymi odpowiedziami. Nie zadawalajcie się tym, co już usłyszeliście z przeszłości, co ktoś Wam powiedział. Naprawdę starajcie się dojść do nowych wniosków, do nowych informacji w Waszych głowach. Po prostu nauczcie się rozwijać swoje własne myślenie. To, to jest ogromny dar w życiu. Umiejętność myślenia takiego osobistego. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Hello. buźka. Wyglądam jak Lios z the dark, co nie? Fajne czarne tło. Tak jak wam obiecywałem, tak jest. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem jeszcze, jak to zmontuję, ale jakoś to musi wyjść. W ogóle byłem przed chwilą na spacerze, odebrać paczkę ze statywem na mikrofon i po drodze napotkałem na kobietę. Taka staruszka, troszeczkę zaniedbana. No i poprosiła mnie o pieniądze. I zatrzymałem się na chwilę, bo zawsze w takich sytuacjach się po prostu zatrzymuję. I zawsze się zastanawiam, czy dając komuś pieniądze, ja mu tak naprawdę pomagam, czy nie. I wiecie, to jest taki troszeczkę dylemat moralny, bo nigdy nie wiadomo, czy dając komuś pieniądze, płacisz za jego jedzenie, czy sponsorujesz jego alkohol, który wywołuje w nim jeszcze większe cierpienie. No ale tak akurat poczułem, że chcę się podzielić z nią pieniędzmi, i to zrobiłem. I zapytałem jej, co takiego doprowadziło ją do tego stanu. No i ona powiedziała, że choroba. I zadałem jej kolejne pytanie, czy ona potrafi sobie pomóc, czy wie jak sobie pomóc, czy ma jakąś rodzinę, czy ma jakieś mieszkanie. Mówiła, że ma. I spytałem jej, w jaki sposób się utrzymuje, i powiedziała mi, że stoi tutaj i ciągle po prostu żebrze. I zapytałem ją jeszcze od jakiego czasu to robi, mówiła, że od kilku miesięcy. I wpadło mi do głowy kilka refleksji. Przede wszystkim pierwsza refleksja to było to, że nie mam czasu na to, aby w tej chwili jej pomóc, za co było mi cholernie przykro, bo nie byłem w stanie nic więcej zrobić. Poza tym, że podzieliłem się z nią pieniędzmi, no i zacząłem się też zastanawiać, jak to w ogóle jest, że tacy ludzie żyją. Co takiego doprowadza ludzi do takiego skrajnego cierpienia? W chwili, gdy mamy tak rozwinięte społeczeństwo, taką cywilizację, możemy jeździć samochodami, mamy internet, wiecie, rozkwit duchowości, gdzie może każdy z nas w każdej chwili nagrać wideo o bezwarunkowej miłości i cieszyć się i uśmiechać. Ale jak przychodzi co do czego, to wiecie, przejdziemy się po tych ciemnych uliczkach naszych miast, czy na w ogóle zajrzyjmy do tych ciemnych zakamarków naszego umysłu i okazuje się, że. Na świecie jest cierpienie. Nie na wszystko mamy czas. Nie zawsze jesteśmy w stanie uzewnętrznić tą miłość w życiu, bo brakuje nam środków, zasobów, czasu. Jesteśmy ograniczeni fizycznie. No i wiele rzeczy się po prostu okazuje. I po prostu przytuliłem tą kobietę, wróciłem do domu. Poczułem wewnętrznie, że chcę się z wami tym podzielić, bo to nie jest pierwszy raz, gdy napotykam na taką sytuację. A tutaj w Krakowie jest strasznie dużo bezdomnych, naprawdę. Ja jestem przerażony, po prostu jestem w szoku, ile to jest ludzi bezdomnych na ulicach. I zaczynam się zastanawiać, bo zapytałem tą kobietę, czy ona szuka jakiegoś miejsca, które mogłoby jej pomóc. Ona mówi, że ona nawet nie wejdzie szukać i zastanawiam się, na ile jest leniwa, i się po prostu nie chce, a na ile naprawdę brakuje takich informacji, bo. No, tak z takiego postrzegania i mojej własnej oceny wynikało, że nie należy na do zbyt takich ogarniętych życiowo osób. I tak coś mnie tknęło, że po prostu chyba za mało wiem w tym temacie, albo sam nie jestem w stanie pomóc takim osobom, albo nie wiem jak pomagać. Chyba wiecie, to jest dla mnie taka refleksja, żeby się nad tym zastanowić. Może ktoś z Was wie. Wiecie, czy są jakieś organizacje tego typu, ktoś się tym zajmuje? Czy to działa na zasadzie tylko i wyłącznie wsparcia finansowego? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. I to nie pierwszy raz, gdy spotykają mnie takie sytuacje. A. Dobra, przejdę do wideo.